Trwa specjalne wydanie programu Telewizji Republika. Witam bardzo serdecznie raz jeszcze, Katarzyna Gójska. Teraz Państwa i moim gościem jest pan sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór, panie sędzia. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Panie sędzio, proszę powiedzieć, co powinno się stać z sędziami, którzy na mocy nowej ustawy o KRS zostali powołani na swoje stanowiska. To jest w tej chwili, zdaje się, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, około 4000 sędziów, którzy są w polskim wymiarze sprawiedliwości. Co powinno być z nimi w tej chwili? Nie 4000, a około 2200, przy czym problem dotyczy też znacznie mniejszej grupy. Status sędziów powinien zostać ustabilizowany, czyli przede wszystkim zapewni to projekt ustawy, którą zaproponowaliśmy, a więc konkursy, które odbyły się przed Krajową Radą Sądownictwa, której funkcjonowanie zostało zakwestionowane i przez Polski Naczelny Sąd Administracyjny, i przez Trybunały Międzynarodowe, powinny odbyć się ponownie, przy czym nie dotyczyć to będzie osób po aplikacji w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz referendarzy i asystentów powołanych po raz pierwszy na urząd sędziowski, gdyż w ich przypadku ta rola Krajowej Rady Sądownictwa była marginalna i tutaj jest najmniej uchybień związanych z ich procesem nominacyjnym, natomiast cała reszta ma prawo do tego, żeby mieć nominację otrzymaną w sposób niebudzący wątpliwości. Dlatego przewiduje nasz projekt ustawy, który proponujemy parlamentarzystom, żeby konkursy były przeprowadzone ponownie w sposób prawidłowy. Państwo sami w swoich komunikatach podawali liczbę ponad 3000, ale to było jeszcze jakiś czas temu, a przecież te procedury cały czas trwają. Proszę powiedzieć, a co w takim razie, znaczy jaki jest w Państwa ocenie status tych sędziów, to znaczy oni orzekając na przestrzeni ostatnich lat, przepraszam, kim byli? Jeszcze raz wrócę do tych liczb, bo te liczby są bardzo dokładnie policzone przez Helsińską Fundację Praw Człowieka w raporcie i tam wskazano na 2200. Po odjęciu tej grupy młodych sędziów, o której mówiłem, to jest około 1500 osób, z czego bardzo duża grupa to są osoby, które i tak wcześniej były sędziami. I one mają po prostu wrócić na poprzednie stanowiska i będą mogły jeszcze raz wystartować w konkursach. Jeśli chodzi o to, kim oni byli, no to byli osobami powołanymi w wadliwych konkursach. Ale ja pytam od innej strony. Pytam, czy skład sędziowski z takim sędzią był składem prawidłowym? Drodzy Państwo, to nie jest kwestia oczywiście oceny Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, tylko jest to kwestia tego, co się dzieje potem ze sprawami polskimi, przed polskimi sądami w Trybunale w Strasburgu. I tutaj Trybunał w Strasburgu w ostatnich orzeczeniach, a także w Luksemburgu stwierdził, że mamy systemowy problem z prawidłowymi nominacjami sędziowskimi i za każde orzeczenie wydane przez tak zwanych neosędziów, bo w skrócie można tym terminem się posługiwać, polscy podatnicy płacą odszkodowania. Dlaczego można? No dlatego, że to obejmuje grupę osób, których nominacje zostały przeprowadzone przed wadliwie powołaną Krajową Radą Sądownictwa i to właśnie jest ten problem systemowy, o którym mówi Trybunał w Strasburgu. Pani redaktor, proszę zwrócić uwagę, że mamy dzisiaj taką sytuację, że osoby te w Sądzie Najwyższym zakładają togę, wychodzą na salę sądową z pełną świadomością, że za wydany przez nich wyrok polscy podatnicy będą płacić odszkodowanie, jeżeli strona pójdzie do Trybunału w Strasburgu. To chyba nie jest sytuacja, z którą można się godzić, tylko trzeba tę sytuację uzdrowić. I chcielibyśmy tę sytuację uzdrowić i zamknąć. Ale panie sędzio, ja po pierwsze zastanawiam się, dlaczego pan mówi, że można tych sędziów klasyfikować jako jakąś specjalnie podgrupę, nadając im, przepraszam, nazwę wyróżniającą, bo ja nie wiem, co to znaczy można, to znaczy kto ich tak nazwał, dlaczego państwo przypisują sobie prawo do tego, żeby w taki sposób budować kategorie sędziów w Polsce i jednych nazywać tak, a drugich inaczej. Nie wiem, na jakiej podstawie państwo mają taką mieć władzę. To jest pierwsza rzecz. A ja zadałam pytanie, co z tymi składami, w których byli ci sędziowie, które wydawały wyroki, czy one w takim razie, zdaniem państwa stowarzyszenia, były składami prawidłowymi? Jednym słowem, czy te wyroki obowiązują, czy też państwo stoją na stanowisku, że tych wyroków po prostu nie ma? Po pierwsze, pani redaktor, zgodzimy się chyba wszyscy, że sędzia musi być osobą, która przestrzega w sposób skrupulatny prawa, co do milimetra. I jeżeli mamy sytuację osoby, która wzięła udział w konkursie przed Krajową Radą Sądownictwa, wiedząc już o tym, że ona jest powołana w sposób wadliwy, to potem możemy mówić o takiej osobie, że jest wadliwie powołanym sędzią. No, natomiast jeżeli ta osoba kierowała się na przykład orzeczeniami Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, to nie miała prawa do takiej opinii. A o jakim konkretnie orzeczeniu pani redaktor mówi? No, przepraszam, znaczy status sędziego jest statusem, który nie podlega żadnemu podważeniu, więc jeżeli ktoś przeszedł procedurę i później uzyskał nominację od prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, to po prostu był sędzią, nie był neosędzią, nie był sędzią, co do którego sam mógł podejrzewać, że jest jakimś gorszym sędzią. To jest zupełnie jasne. Nie mogę się z tym zgodzić. W szczególności proszę zwrócić uwagę, że mamy na przykład osoby powołane w Sądzie Najwyższym, które odebrały nominację, wiedząc o tym, iż Naczelny Sąd Administracyjny wydał postanowienie wstrzymujące skuteczność uchwały Krajowej Rady Sądownictwa o ich przedstawieniu do powołania prezydentowi. No to jak możemy o takich osobach powiedzieć, że były przekonane, że jest wszystko w porządku? Otóż nie było wszystko w porządku. I również ten problem Krajowej Rady Sądownictwa był bardzo głośno komunikowany. Ale chciałbym teraz przejść do kwestii ważności orzeczeń, bo to jest na pewno temat, który niepokoi wielu z widzów. Nasz projekt przewiduje, że co do zasady te orzeczenia pozostają w mocy. Natomiast jeżeli ktoś miał taką sprawę, będzie mógł wnosić o wznowienie postępowania. Założenie nasze w projekcie jest również takie, o ile wcześniej to kwestionował. Bo jeżeli mieliśmy sprawę między na przykład dwojgiem małżonków, którzy dostali rozwód, to takie orzeczenie rzeczywiście pozostanie w mocy, jeżeli żadna ze stron nie podnosiła, że sprawa przed wadliwie powołanym sędzią jest dla nich jakimś problemem. No, tego wymaga stabilność systemu i akurat prawo przewiduje takie sytuacje, nawet procedura cywilna przewiduje sytuacje, w których wyrok wydany przez osobę, która na przykład nie powinna zasiadać w składzie sądu, jednak jest ważny i nie można wznowić postępowania. Mamy teraz choćby dyskusję o tym, co z ważnością rozwodów, które były orzekane w czasie pandemii. I tutaj też nie jest żadnym zaskoczeniem, że po stwierdzeniu, że być może... A co ze sprawami karnymi? Wadliwie ukształtowane, te sprawy pozostaną w mocy. A co ze sprawami karnymi? Tak. Nasz projekt przewiduje, że te sprawy również zostaną, te wyroki będą utrzymane w mocy. Tak jak mówiłem, za wyjątkiem sytuacji, w których ta wadliwość sądu była przez stronę podnoszona. Już za kilkanaście dni przedstawimy kompleksowy projekt. Bardzo zachęcam do wchodzenia na stronę Stowarzyszenia Iustitia, tam będzie można... Panie sędzio, proszę powiedzieć, bo państwo, jak każde stowarzyszenie, oczywiście mają swój statut. I w tym statucie jest takie zobowiązanie skierowane do członków stowarzyszenia, aby przestrzegali statutu stowarzyszenia oraz uchwał władz stowarzyszenia. Proszę powiedzieć, jak to należy rozumieć, bo państwo bardzo często podejmują uchwały, które mają charakter, no, można powiedzieć nawet publicystyczny albo wręcz polityczny. I czy wymaganie od sędziów, którzy są członkami Stowarzyszenia Iustitia, stosowania tych uchwał nie jest wpływaniem w pośredni sposób, ale jednak na wyroki i decyzje, które zapadają na sali rozpraw? Dziękuję bardzo za to pytanie, bo często spotykam się z tego typu zarzutami. Ale tu chcę jasno powiedzieć, że przynależność do Stowarzyszenia Iustitia jest dobrowolna. Jeżeli ktoś do Stowarzyszenia Iustitia należy, to znaczy, że podziela wartości, które komunikujemy choćby przez uchwały. Jeżeli tylko ktokolwiek by się nie zgadzał z uchwałami stowarzyszenia, to może w ciągu kilku godzin ze stowarzyszenia wystąpić. Ja słyszałem kiedyś w 2018, 2019... No państwo tam mają nawet zapis, że za niestosowanie uchwał, że za niestosowanie uchwał państwo mogą, przepraszam bardzo, wyrzucać ze stowarzyszenia, więc tu jest też ten element sankcyjny. Ale przepraszam, ale dlaczego jest w ogóle taki zapis? Jeżeli pani sięgnie do statutu stowarzyszeń, to praktycznie w każdym stowarzyszeniu. A właśnie sięgnęłam i na przykład sięgnęłam do stowarzyszenia Themis i tam, szanowny panie sędzio, takiego zapisu nie ma. No, nie ma zapisu, nie ma, no właśnie, no więc dlatego to jest bardzo ciekawe, bo państwo... Ale różnica jest taka, że do Iustitii należy niemal 4000 sędziów, a do stowarzyszenia Themis kilkuset. No to tym bardziej właśnie powinniśmy się przyglądać statusowi państwa stowarzyszenia, no bo jak widać ma ono większe znaczenie, to stowarzyszenie. Jak widać prawie 4000 sędziów, to zupełnie. Ale wie pan, no rozumiem, że sędziom może nie przeszkadzać, ale oprócz sędziów są jeszcze obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, którzy przed sądami stają i oni z kolei mają mieć komfort, bo za to państwa obywatele Rzeczpospolitej Polskiej utrzymują pewności, że stają przed sądem bezstronnym, a nie przed sądem, który zobligowany jest uchwałami władz Stowarzyszenia Sędziów Iustitia. Zapewniam panią i państwa przed telewizorami, że to, czym zajmujemy się od lat, bo Stowarzyszenie Iustitia istnieje od 1990 roku, jest wzmacnianie niezależności i niezawisłości władzy sądowniczej. I to jest główny cel naszej działalności. Zatem jeżeli strona widzi, że sędzia należy do Stowarzyszenia Iustitia, to może być pewna, że ten sędzia zgadza się z tym, iż niezależność od jakichkolwiek nacisków w sprawie jest jedną z naczelnych wartości. Ale panie sędzio, to jest oczywiście pana ocena i pan ma do niej prawo. Ale ja mówię o innej stronie, o tej, która staje przed sędzią ze Stowarzyszenia Sędziów Iustitia i ma świadomość, że akurat w tym stowarzyszeniu uchwała władz tego stowarzyszenia ma jakąś nadzwyczajną moc. I sędzia ma te uchwały stosować. Ja nie wiem w zasadzie, dlaczego ma je stosować, bo zdaje się, że powinien stosować polskie prawo, a nie uchwały władz Stowarzyszenia Iustitia, ale to budzi obawy i budzi zastrzeżenia. Dlaczego akurat taki zapis został w tym statucie odnotowany, umieszczony? Gdyby jakakolwiek uchwała stowarzyszenia była sprzeczna z prawem, to organy, które nadzorują stowarzyszenie, mogłyby podjąć odpowiednie działania. Tak nigdy nie było. Jeżeli natomiast... I chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić, że nigdy nie mówiliśmy sędziom, jak mają rozstrzygać poszczególne sprawy. Uchwały dotyczą zawsze kwestii ogólnych, dotyczą tego, aby w swojej działalności sędziowie pamiętali o tym, iż niezależność od nacisków politycznych, środowiskowych jest jedną z najważniejszych wartości, którą powinni kierować się sędziowie. I o to walczyliśmy od lat i walczyliśmy o to nie tak, że nie tylko wtedy, kiedy rządziło ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość, walczyliśmy o to także w czasach rządów poprzedniej koalicji. Ale panie sędzio, przepraszam, ale tak nie jest, bo państwo na przykład wypowiadali się w sprawie badania wpływów rosyjskich w Polsce i jako żywo to chyba stowarzyszenia sędziów nie powinno interesować. Obywatel, który uznaje i na przykład to ogłaszał publicznie, że jest zwolennikiem takiego badania, gdy staje przed sędzią, którego zobowiązuje uchwała, która jest uchwałą czysto publicystyczną, nie opartą o żaden przepis polskiego prawa, bo w tej uchwale państwo nie wymieniają żadnych przepisów, tylko po prostu uprawiają pewną publicystykę polityczną, może mieć wątpliwość, czy ten sędzia będzie go oceniał wedle prawa, czy też z tyłu głowy będzie miał uchwałę władz państwa stowarzyszenia. Nie uważa pan, że to jest pewien, no co najmniej dyskomfort dla każdego, kto staje przed takim sądem? Powiem wręcz przeciwnie. Sędziowie, to bardzo często słyszę, podkreślają, że działalność Stowarzyszenia Iustitia daje im gwarancję tego, że ich niezawisłości będzie broniło całe stowarzyszenie i że nie zostaną pozostawieni sami sobie, jeżeli zostaną zaatakowani za to, że wydali orzeczenie niewygodne dla kogokolwiek. Panie sędzio, ale dla mnie, przyznam szczerze, przepraszam, wejdę w słowo i dopytam, bo przyznam szczerze, że to robi na mnie największe wrażenie podczas tej rozmowy. Pan cały czas mówi o sędziach, że sędzia ma komfort, że sędzia ma poczucie. Nie, panie, panie sędzio, moje pytania dotyczą dyskomfortu tych, którzy stają przed sądami. I ja o nich pytam, czy jeżeli państwo publikują takie oświadczenia, jak oświadczenie uchwała w sprawie badania rosyjskich wpływów w Polsce, państwa w ogóle to nie powinno interesować. To w ogóle nie jest państwa sprawa. Ja przepraszam bardzo, ale to nie jest sprawa sędziów w Polsce. Czy ktoś będzie badał rosyjskie wpływy w instytucjach Rzeczpospolitej Polskiej, czy nie. Ale nawet jeżeli państwo wydają tą uchwałę tak, jak ona wygląda, a każdy ją może sobie na państwa stronie internetowej przeczytać, to czy przypadkiem ktoś politycznie nie będzie oceniany, ten, kto staje przed takim składem sędziowskim? Ja nie mówię teraz o poczuciu sędziów, bo sędziowie są chronieni prawem, ale pytam o poczucie obywatela, który staje przed takim sądem i o jego poczucie dyskomfortu, o jego niepewność. Ale ja rozumiem, że to pytanie dotyczy tej komisji, która miała być powołana w Sejmie. I tutaj pani redaktor, jak rozumiem, nie odpowiada to, że my się wypowiedzieliśmy o tym, iż jest to ominięcie zasady, iż to sądy rozstrzygają sprawy i wymierzają ewentualne kary, co zdaje się zresztą, to stanowisko podzielił również prezydent Andrzej Duda, który złożył nowelizację do tej ustawy, która została uchwalona. Więc myślę, że być może nasze stanowisko przyczyniło się także do tego, że pan prezydent Duda zaproponował nowelizację tej ustawy i ono również zmierzało do ochrony praw wszystkich osób, które miałyby tego typu procedurze być poddane, aby właśnie to nie organ jakiś komisyjny, speckomisja, tylko sądy, bo zgodnie z konstytucją sądy mają wymierzać sprawiedliwość, tego typu sprawy rozstrzygały. Panie sędzio, ja zwracam uwagę i tutaj przywołuję teraz, nie będziemy się cofać do uzasadnienia działań pana prezydenta w tej sprawie, ale ono było zgoła inne, więc to tak, to prawda, ale z zupełnie innych powodów, nie te, które pan przypisał. Ale czy w ogóle... Ja podałam to państwa uchwałę jako przykład. Uchwały, które mówię, no ona, każdy, kto ją przeczyta, będzie widział, że jest to uchwała, która ma charakter publicystyczny. Państwo mówią o tym, że coś jest antyunijne. Przepraszam, co to znaczy antyunijne? To jest jakaś kategoria ocenna. Państwo mają takie zdanie, ktoś może mieć zupełnie inne. I teraz pytanie moje cały czas zmierza do jednego. Czy osoba, która staje przed sądem, w której składzie są sędziowie iustitii, która ma i znane są jej poglądy publicznie, zdecydowanie inne poglądy niż państwo wyrażają, a wie, że sędzia z państwa stowarzyszenia jest zobligowany do tego, żeby stosować uchwały władz stowarzyszenia, będzie miała poczucie dyskomfortu czy nie? Być może z tego zapisu po prostu w statucie należy zrezygnować. Jestem przekonany, że może czuć się bezpiecznie, dlatego że po pierwsze przynależność do iustitii oznacza, iż taki sędzia ma na celu to, aby władza sądownicza była niezależna od jakichkolwiek nacisków. Nie, no przepraszam, poza uchwałą władz stowarzyszenia. Przynależność do iustitii jest dobrowolna. Po trzecie, taki obywatel oczywiście zawsze może przed sądem, jeżeli czuje się z tym dyskomfortowo, czuje dyskomfort, może złożyć wniosek o wyłączenie sędziego. Każda procedura to przewiduje. To prawda, ale pytanie jest takie, czy pan nie ocenia, że ten zapis w państwa statucie jest po prostu zapisem, który idzie zbyt daleko? Moja odpowiedź jest nie, nie uważam tego. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan sędzia Bartłomiej Przymusiński, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, był gościem Telewizji Republika. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni Państwo, krótka przerwa i za moment już wracamy.